Cześć, z tej strony Karolina Gużda. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Iloraz Serca – Spotkania od Serca. Podcast to cykl rozmów, którego tematem przewodnim jest samotność młodych osób. Razem ze zaproszonymi gośćmi zastanawiamy się, czy młode pokolenie jest rzeczywiście samotne. Jeśli tak, to co jest tego przyczyną oraz jak sobie poradzić z poczuciem osamotnienia. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Gościem dzisiejszej rozmowy jest Martyna i Michał, których zaprosiłam na to spotkanie ze względu na to, że swoje zaangażowanie w Fundacji Larsz tutaj we wspólnocie wrocławskiej zaczęli jako bardzo młodzi ludzie i zaczęli właśnie od wolontariatu. Chciałabym, żeby najpierw Martyna i Michał przedstawili się i powiedzieli, kim dzisiaj są w Larsz, a potem, żeby opowiedzieli o tym, jak to się stało, że zostali wolontariuszami. Martyna. Cześć, bardzo mi miło. Ja dzisiaj w Larsz jestem odpowiedzialną za jeden z wrocławskich domów, Arki, dom Mamre. Ja mam na imię Michał i jestem asystentem też właśnie w tym samym domu co Martyna, czyli w domie Mamre. To teraz powiedzcie, jak to się stało, że zaczęliście przygodę z Larsz? No to mogę zacząć. U mnie to było tak, że po prostu chciałem w jakiś sposób dobrze wykorzystać swój czas. Zauważyłem, że może mam go troszkę za dużo, tego wolnego czasu, i że mogę go lepiej spożytkować. Tak więc zacząłem szukać po prostu w internecie, wpisując w wyszukiwarkę wolontariatów, miejsc, gdzie można przyjść na wolontariat we Wrocławiu. No i znalazłem kilka ogłoszeń, wysłałem tam wiadomość i jako pierwsza odezwała się właśnie wrocławska Arka do mnie. I tak naprawdę przyszedłem do tego miejsca, już wiedziałem, że to jest odpowiednie miejsce, no też nie szukałem kolejnych, mimo że też dostawałem odpowiedzi, bo to też chciałem się zaangażować w jednym miejscu. No i po przyjściu do Arki tak naprawdę już ten pierwszy dzień widziałem, jak to tutaj wygląda, że nie będę tylko takim pomocnikiem do mycia podłóg, powiedzmy, czy do takich rzeczy przyziemnych, ale też, że będą tutaj jakieś mogły powstać właśnie, czy nawiązać się głębsze relacje z ludźmi i właśnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki. Jeszcze porozmawiamy o tych relacjach i o osobach. A teraz Martyna, jak się znalazłaś w Larsz? No ja ogólnie właśnie wrocławską Arkę kojarzyłam już długo, ale nigdy jakoś bardziej w to nie wchodziłam. Może też jakoś nie wiedziałam do końca jak, ale też jestem z tej parafii tutaj. I właśnie w parafii byłam we wspólnocie, do której należą też osoby niepełnosprawne. Jakby w ramach działalności tej wspólnoty jeździliśmy na obozy, wyjazdy. No i nie wiem, było to dla mnie bardzo duże przeżycie. Po każdym takim wyjeździe wracałam taka naładowana. Doświadczyłam właśnie osób niepełnosprawnych, które są takie bardzo radosne, bardzo szczere, które potrafią po prostu powiedzieć, że Cię kocham, że Ci dziękuję. I wcale nie trzeba być jakimś wyjątkowym, żeby tego od nich doświadczyć. A jak przyszłam już do samej Arki, no to byłam w takiej sytuacji, że zaczęłam w sumie nową pracę w kawiarni, z której byłam w tamtym momencie dosyć usatysfakcjonowana i szczęśliwa, że mogę się rozwijać w tym, co lubię. Ale skręciłam kolano, co mi nie uniemożliwiło chodzenie do pracy. I miałam dużo czasu, żeby właśnie przyjeżdżać do Arki, a okazję do tego miałam dlatego, że moja przyjaciółka została asystentką. No i po prostu na początku odwiedzałam właśnie ją tutaj, ale właśnie z czasem zauważyłam, że jest to takie naprawdę piękne miejsce, gdzie się bardzo dobrze czuję, jak tu przyjeżdżam, że wcale nie chce mi się stąd wyjeżdżać, że takie moje drobne gesty, jak na przykład zrobienie dziewczynom paznokci, tutaj domowniczkom, to było tak po prostu nieziemskie doświadczenie, które po prostu zmieniało świat, że jak sobie potem pomyślałam, że miałabym wracać do tej pracy, gdzie jest taki trochę wyścig szczurów, gdzie po prostu trzeba musi być wszystko tak, że to takie było raczej męczące dosyć. I po prostu gdzieś ta Arka zaczęła we mnie tak żyć, że dopóki nie podjęłam decyzji, że chcę tutaj przyjść, to codziennie o tym myślałam, zastanawiałam się, ale tak bardzo tęskniłam za tym miejscem jakoś cały czas, więc
jak podjęłam tę decyzję, że chcę tutaj się bardziej zaangażować, przyjść, to naprawdę taki ogromny spokój jakiś mnie ogarnął. Takie były początki, a powiedzcie, bo już jakiś czas jesteście w LARSZ. Co Wam daje bycie z osobami z niepełnosprawnością? Jeśli chodzi o przebywanie czy w ogóle wspólne prowadzenie domu, życie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, no to ja zauważyłem wiele zmian u mnie. I no jedną z takich rzeczy, która mi zapadła w pamięć najbardziej, no to kiedy wziąłem właśnie jednego z domowników, to centrum handlowego na ciasto po prostu. Pojechaliśmy na ciasto i no wpadł pomysł, że może zamiast ciasta zamówimy gofry. Tak, ale no to u Pawła już po prostu takie zamieszanie w głowie wprowadziło, że on nastawił się na gofry, później jednak było ciasto. No i po prostu przy kasie zrobił taką ogromną awanturę. No i oczywiście wszyscy dookoła byli speszeni, ale ja poczułem, że w sumie jestem wolny od tego w tym momencie, co sobie inni pomyślą, i to była jego taka naturalna reakcja. On nie miał żadnej maski na sobie, po prostu się zdenerwował, więc to wyraził. No i ja zauważyłem, że też przestałem tak patrzeć na to, jak mnie inni postrzegają. Zacząłem się uczyć tej naturalności od osób właśnie, od domowników, tego jak być takim prawdziwym, jak nie zważać na te rzeczy materialne aż tak bardzo. No i myślę, że takie w ogóle wypady na miasto to też są niesamowite, no bo pokazują właśnie, że też osoby z niepełnosprawnością są wolne od wielu tych ograniczeń, które my mamy jako osoby sprawne intelektualnie. I czy coś jeszcze? No na pewno bardzo wiele rzeczy. Też mogłem się zaangażować tak naprawdę, mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje dom. Każdy z asystentów no tak naprawdę towarzyszy, pomaga osobom, więc też ma jakąś odpowiedzialność i może dzięki temu zobaczyć, jak to jest, jak to będzie w przyszłości, jeśli na przykład będzie zamierzał założyć rodzinę, czy sobie poradzi, i no bardzo wiele właśnie można się nauczyć tutaj takich domowych rzeczy. A ty, Martyna? No na pewno na początku, jak przyszłam, zobaczyłam taką dużą otwartość na właśnie tego człowieka, który przychodzi do tego domu, i takie właśnie łatwość w nawiązywaniu na początku relacji. To właśnie była z domownikami, nie do końca z asystentami, którzy byli. Wiadomo, że też jest duża otwartość, też jest taka radość, ale domownicy od razu zapraszają do swojego świata bez jakiegoś oceniania, bez jakiegoś analizowania. Po prostu pokazują siebie właśnie bez masek i jakby oni są też takimi motorami tych relacji, że właśnie oni tego bardzo chcą. To na pewno jest jedna z takich rzeczy. I co też myślę, że z tego, jak z tym się wiąże, to właśnie jest takie niepatrzenie na ludzi przez jakieś tam różne perspektywy, czy to wygląd, czy to jakieś tam pochodzenie, czy nie wiem, jakieś różne inne rzeczy. Właśnie przez tą wdzięczność, którą mają w sobie, akceptują naprawdę każdego człowieka. I to mnie bardzo uczy tego, bo myślę, że gdzieś pewnie mam z tym problem duży, że często mi się zdarza oceniać kogoś, że właśnie jakoś może źle go widzieć przez jakieś swoje, nie wiem, wewnętrzne wkurzenie, zdenerwowanie. I jakoś to mnie tego bardzo nauczyło. No a też uczę się takiego zwykłego życia tutaj, czyli właśnie gotowania, sprzątania, towarzyszenia jakby w różnych aspektach. No też życie w Arce, tak jak każde życie, jakby właśnie jest bardzo bogate. I tak naprawdę uczymy się tutaj bardzo wszechstronnie różnych rzeczy, od takich organizacyjnych, przez właśnie takie zwykłe życie. Taką codzienność. Tak. A powiedzcie mi, jak patrzycie na trochę taki świat poza LARSZ i patrzycie na ludzi młodych, to co obserwujecie? Poza Arką? Poza Arką, tak.
Ja może powiem, jak to wyglądało, bo kiedyś tutaj przyprowadziłem mojego kolegę, w sensie odwiedził nas. No to powiedzmy sytuacja taka właśnie, o której mówisz, czyli jak to jest na zewnątrz. No i szczerze powiedziawszy, no jak mój kolega tutaj przyszedł, to był zszokowany, jak to wygląda. A co go zszokowało? Zszokowało go, że wszedł i został na przykład od razu złapany za nos przez Pawła. No i z jednej strony był speszony, bo ten temat był dla niego zupełnie obcy. Temat osób z niepełnosprawnością intelektualną i w sumie nie wiedział, jak się zachować, nie wiedział, co pomyśleć. Z jednej strony troszkę mu żal było, z drugiej strony widział, że same uśmiechy są na twarzach mieszkańców domu, więc no to taki obraz dla mnie był tego, że to wygląda troszkę inaczej, nie? W świecie, powiedzmy, pełnosprawnych osób. Bo z jednej strony zupełnie naturalną dla mnie reakcją jest to, że jeżeli wcześniej nie miałabym kontaktu z osobami z niepełnosprawnością i ja też mam takie doświadczenie swoje pierwsze, że taka sztywność się uruchamia w człowieku, ale z drugiej strony patrzę też na to, że z jakiejś przyczyny się ona uruchamia. Zaczęłam się zastanawiać, co jest takiego w nas, pełnosprawnych, że taki zdystansowany, w taki właśnie sztywny sposób potrafimy reagować na osoby niepełnosprawne, czy tam na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, lub jest nam trudno znaleźć się w takiej rzeczywistości, jaka jest tutaj w tym domu. No i z jednej strony to jest nieznajomość tematu, brak kontaktu, zupełnie jest to naturalne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nasze życie tak gdzieś pędzi, biegnie, że my nawet nie mamy czasu się zastanowić nad tym, czego potrzebujemy. Też zdaję sobie sprawę z tego, że jak się jest bardzo młodym, to nie wiem, czy się zawsze myśli, chyba że się bardzo cierpi, tak? I człowiek rzeczywiście czuje się wyalienowany sam. Nie wiem, czy wy mieliście takie doświadczenie, jak mieliście 17-18 lat, że mieliście takie poczucie, że nikogo przy mnie nie ma, że muszę sobie radzić sam, że świat mnie nie rozumie. Znaczy ja tak po części miałem, też mam siostrę, teraz młodszą, ma 17 lat. No i jest ten taki okres buntu, powiedzmy, tak naprawdę mama jest blisko, ja jestem blisko, tata jest blisko, ale ona tak, no właśnie, jakaś taka bariera jest, powiedzmy, wieku może i niezrozumienia. To oczywiście po czasie też człowiek dojrzewa i zaczyna się lepiej rozumieć z mamą, która ma 50 lat i która też to przeżyła wszystko. No ale ja też taki okres miałem, że tak myślałem, że nikt mnie właśnie nie rozumie, ale no to przeszło z czasem. Czy coś zadziało się, coś, co ci pomogło przez to przejść, czy raczej widzisz, że taki okres człowiek w życiu ma, potem on mija? Myślę, że to mija, że po prostu trzeba dojrzewać, no ale też ważne jest, żeby jednak te osoby, które są blisko, żeby mimo wszystko były, żeby się nie odwracały, nie? Żeby wiedziały o tym, że jest taki okres w życiu człowieka i że trzeba to przeczekać może troszkę. Martyna? No ja akurat chyba w swoim życiu takiego nie doświadczyłam jakiegoś takiego właśnie, że ktoś mnie nie rozumie, że jakiejś takiej samotności. Zawsze jakoś w rodzicach miałam takie duże wsparcie, ale też chyba w takim dobrym momencie życia się ogarnęłam. I właśnie gdzieś w swoje wartości dosyć mi się wydaje, że szybko jakoś ukierunkowałam. Po prostu chyba trafiłam w dobrym czasie, w dobre miejsce. I też mi się wydaje, że to, nie wiem jeszcze, może moje Michała dzieciństwo, bo jesteśmy i taka nastoletność, jesteśmy w tym samym wieku. Nie było wtedy jeszcze takiego na przykład swobodnego dostępu do internetu. Jak mieliśmy te 16-17 lat, jak byliśmy w liceum, no nie było to jeszcze tak rozwinięte, że w każdej chwili, ale teraz na przykład co ja obserwuję, jak jadę na przykład, nie wiem, tramwajem czy autobusem, czy po prostu gdzieś jestem na mieście, w restauracji, jak siedzą młodsi ludzie, to po prostu zamiast ze sobą rozmawiać, po prostu patrzą się w telefony i na przykład, nie wiem, czasami ze sobą piszą. I to jest dla mnie takie straszne, że po prostu przejeżdżają przez miasto, nawet nie zwracając uwagi, w którym miejscu są, tylko usłyszą, że jest ich przystanek, więc po prostu z telefonem w ręce wysiadają. Więc to jest dla mnie jakieś takie przerażające, a z drugiej strony też się cieszę, że tego nie doświadczyłam, że jakoś jednak te kilka lat po nas to nastąpiło. Mhm. Więc mi tak się tylko przypomina taka też sytuacja,
jak właśnie wzięłam chyba trójkę domowników do siebie do domu na obiad, tak na jeden dzień, i odwiedziłam moje przyjaciółki z nimi. No i tam są w różnym wieku, są też takie młodsze, są siostry, są też takie właśnie w liceum, są trochę starsze. I zawsze wiedziały, że mam kontakt z niepełnosprawnymi i tak, no spoko, fajnie. Ale jak przyszłam do domu, do nich, właśnie z Pawłem, z Olą, z Aliną, to po prostu były wszystkie, niezależnie od wieku, takie spięte, nie były takie naturalne i tak, nie wiem, zszokowane, ale... Czy to spięcie po jakimś czasie tak zalżało? Tak, w sensie nie wiem jak w tym przypadku jest, ale generalnie jak ja tu tego kolegę przyprowadziłem, no to on zaczął częściej przychodzić. No i to podejście się zupełnie zmieniło, tak? Tak więc no po prostu zaczął być też naturalny i widzieć co się dzieje, rozumieć mniej więcej. I powiedzmy, no stał się taki bardziej naturalny, nie? Wobec osób, no i też przestał przybierać te maski. No to akurat nie była taka sytuacja, że się powtarzała. Tak, tak. Ale mi się wydaje, że dziewczyny też bardzo obserwowały moje reakcje na to, jak reaguję właśnie na to, co domownicy powiedzą, co zrobią. I właśnie, nie wiem, jeśli ja na przykład się zaśmiałam z czegoś, to one tak po chwili też, ale no to jakby nie była taka długa sytuacja i powtarzalna, więc to tak mi się wydaje, że też ciężko powiedzieć, jakby było, jakby jakieś dłuższe doświadczenie. Co by było, gdybyście częściej się odwiedzały, tak? Tak, co by się tak wydarzyło. W naszej rozmowie, w tym, co opowiadacie właściwie, przewija się słowo, że tu można być naturalnym, że nie trzeba mieć masek, że człowiek doświadcza akceptacji takim, jakim jest. I znowu tak sobie myślę, że coś w tej rzeczywistości na zewnątrz nie działa za fajnie, skoro tamtego nie doświadczamy, a przychodząc w takie miejsce, gdzie są takie osoby, jakie są, z jednej strony mają swoje dość duże ograniczenia, a z drugiej strony właśnie przez te ograniczenia nie mają umiejętności kamuflowania się i grania jakiejś roli, bo tak wypada, czy to jest teraz potrzebne. I paradoksalnie człowiek przychodzący z zewnątrz doświadcza takiego uwolnienia siebie w tym miejscu i odpuszczenia i doświadczenia też tej akceptacji, która wynika z tego, że ci ludzie są tacy, jacy są. No tak, to są dwa zupełnie inne światy. Ja w ogóle zacząłem tutaj się bardziej angażować w Arce dopiero po czasie, po jakimś czasie od tego wolontariatu. No i ja pracowałem wcześniej w korporacji. No tam no, nie czułem się naturalnie, nie czułem się w swoim środowisku. Jak tutaj przyszedłem, no to okazało się, że zaczynam się śmiać, wygłupiać. I wiem, że nawet jak ośmieszę się, to w ogóle to nie wpływa na to, jakie relacje będę miał dalej. Nikt mnie tutaj nie wyśmieje i nie wytknie palcem, co miało wiele razy miejsce w korporacji, jak się pomyliłem pracując. Także no to dla mnie było takie szczególne też. I czuję się naturalnie po prostu. Tak jak domownicy się czują naturalnie, tak i ja myślę, że wszyscy asystenci też. Dla mnie też, jak sobie teraz pomyślałam o tym właśnie, że to takie miejsce terapii i takiego wsparcia, to dla mnie jakoś to się kojarzy z tym, co też jest dla mnie ważne, że nie jestem tutaj też sama, nie przychodzę do Arki, nie jestem zamknięta, nie mogę stąd wyjść, tylko właśnie wręcz przeciwnie, moi rodzice, moi znajomi też jakby dzięki temu, że ja tu jestem, też zaczęli tutaj przychodzić, też zaczęło się zmieniać właśnie jakieś ich nastawienie. Jak pamiętam właśnie moich rodziców na początku, jak my przywieźli tutaj z rzeczami, to byli tacy nieco przerażeni i od razu, jak będziesz chciała tylko wrócić, to dzwoń. A teraz, no nie wiem, przyjeżdżają tutaj, nie wiem, mój tato przyjeżdżał gotować obiad dla nas, moja mama też co chwilę wpada na kawę, bo też blisko pracuje w szpitalu tutaj, więc czasami po pracy coś przyjeżdża podrzucić, od razu kawę się napije. No też jak domownicy właśnie, nie wiem, do moich rodziców mówią mamo, tato i mają z nimi relacje i tak samo przyjeżdżają do mnie, do domu, no to jest naprawdę piękne, ale też właśnie dużo moich znajomych z kościoła, z tej wspólnoty właśnie też bardzo lubi tutaj przychodzić i teraz na przykład jak nie mogą wejść do środka,
w dobie tej pandemii, no to właśnie przychodzą pod płot i rozmawiają z naszymi domownikami, więc mega to jest fajne, ale też co jest fajne w tym wszystkim, że właśnie moi znajomi, poznając tutaj świat Arki, decydują się na to, żeby może zostać w przyszłości asystentami. To właśnie też jeden kolega, który mieszka z nami w domu, też właśnie przyszedł do Arki, jak tutaj zaczynałam i też właśnie jest tu asystentem. Teraz od października będzie drugi kolega, który właśnie też przychodzi asystentem, więc to jest takie no niesamowite. Słuchajcie, czy doświadczenie takiego bycia w relacji tutaj w domu jako wolontariusz bądź już jako asystent i to takie otwarcie, nabycie tej otwartości i doświadczenie tej akceptacji, przez co też rozumiem zaakceptowanie siebie, daje Wam jakąś siłę do tego, żeby w momencie, kiedy wychodzicie na zewnątrz, że jest Wam łatwiej takiej codzienności za płotem fundacji? Mnie osobiście tak. Ja doświadczyłem zmian jakby nie tylko tutaj w Arce, że tutaj się czuję naturalnie, ale też powiedzmy jak wychodzę na miasto, że nie jestem powiedzmy z domownikami, czy no jestem sam, tak? Że też mój charakter się zmienił, że się to poprawiło, bo kiedyś właśnie bardzo taką, no miałem zaniżoną samoocenę. Teraz już tak na siebie nie patrzę, bo mam w głowie domowników, którzy mnie akceptują takim, jakim jestem. Wiem, że mam takich przyjaciół właśnie jak Pawła, Henia czy Piotrka, którzy mnie lubią za to, jaki jestem po prostu. I że wcale, żeby być lubianym przez kogoś, nie muszę zgrywać nikogo. Tak więc tak, ja to poczułem i też wiem, że jak wracam do domu, to mama też widzi we mnie te zmiany, że jestem taki bardziej wyluzowany, może tak to nazwać. Bardziej spontaniczny, uśmiechnięty i no ja to poczułem i to też mama mi o tym mówiła, że też to zauważyła, także to nie jest chyba tylko moje przemyślenie. Martyna, a jak u Ciebie? Ja też sobie właśnie od razu pomyślałam o takiej sytuacji, że przed Arką, no to raczej, jak, nie wiem, gdzieś szłam na miasto, to nie poszłam bez makijażu w ogóle. Tak samo do liceum, chociaż byłam jeszcze młoda, to też zawsze musiałam iść jakoś tam podmalowana. A tutaj w Arce, no nawet się nie chcę tak na co dzień malować, bo też się czuję jak w domu. I jakoś, no mi się wydaje, że na tym poziomie taką dużą akceptację jakoś poczułam i teraz też już często mi się nie chce gdzieś malować, jak wychodzę gdzieś szybko coś załatwić, coś zrobić, więc to jest też taka wolność od tego, że ja nie muszę w ogóle tego robić, żeby być sobą, być doceniona i myślę, że to jest taka duża, zauważalna zmiana. A czy obserwujecie to, że ta Wasza postawa, to co Wy wewnętrznie dostaliście, promieniuje też na Waszych innych znajomych spoza Arki i im się udziela? Myślę, że tak. To Martyna w sumie powiedziała, nie? O rodzicach, tak, o tych odwiedzinach i tym wszystkim. No to jak najbardziej. Właśnie też mnie tutaj znajomi odwiedzali, czy rodzice też byli. I myślę, że się to odbija. No też na relacjach między mną a nimi, o tym, co powiedziałem, o tym, że no nawet to, że jestem bardziej uśmiechnięty, że jakiś spokojniejszy w ogóle jestem tutaj dzięki Arce. Bo wcześniej, no to jak wracałem z pracy, to po prostu byłem zestresowany. I przez ten stres też, no to jakoś ten stres, ja nawet jak wracałem w domu, to on nie mijał, tylko dalej gdzieś tam odreagowywałem. No i to też trudno mi było spędzać czas z innymi w taki naturalny sposób. No ja myślę, że nie wiem, mi się to bardzo podoba, że właśnie jakoś Arka mnie nie ogranicza i nie ogranicza tego, że kto może do mnie przychodzić, kto nie może. I właśnie to jest naprawdę wspaniałe. Nie, że tylko moi znajomi poznali Arkę, ale że oni też nawiązali tutaj relacje. Że jak się z nimi spotykam, to się pytają, a co tam u domowników, co tam u Pawła, co u Piotrka? I to jest naprawdę niesamowite też, nie wiem, cieszę się, jak na przykład zadzwonimy do nich z domownikami na kamerce. Te relacje to nie zatrzymują się tylko w Arce, ale też wychodzą na zewnątrz. To też jest fajne, bo domownicy uwielbiają poznawać nowych ludzi, nawiązywać nowe relacje. I, no i mi się wydaje, że to przede wszystkim właśnie jest coś takiego, że od razu są otwarci na drugą osobę, dlatego to jakby tych ludzi z zewnątrz od razu w jakiś taki sposób dotyka, nie? Powiedzcie mi, jak według Was powinien wyglądać taki najlepszy wolontariat? Myślę, że ważne jest, żeby ktoś tutaj Cię wprowadził, ktoś Ci pokazał, co się dzieje, jak to wygląda, żeby Ci powiedział,
mniej więcej przedstawił Cię, żebyś się nie czuł taki właśnie zagubiony w tym wszystkim. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że jest ważne takie poczucie tego, że się jest potrzebnym. Po trzecie, co też jest najważniejsze, ale jakby te wszystkie punkty muszą się łączyć ze sobą, szczególnie drugi i trzeci, no to właśnie nawiązywanie tej relacji, wspólne spędzanie czasu. To znaczy nie tylko posprzątam i pójdę do domu, pomogłem i jestem wolny, tak, ale też to, żeby usiąść na kawę, pooglądać film wspólnie. Także żeby ta pomoc taka bezpośrednio była połączona też z po prostu z kontaktem z drugim człowiekiem. No akurat bardzo zgadzam się z Michałem, z tym, co powiedział. No wolontariat nie ma być pracą, czyli nie mam przyjść tutaj, narobić się i sobie pójść bez żadnego czegoś w zamian, tylko właśnie ma być tym, że ja zrobię coś, dam coś od siebie, ale no właśnie ja też coś dostanę, czyli dostanę tą tak naprawdę wdzięczność, której sobie kupić nie mogę, ten uśmiech, tą taką też satysfakcję. No i właśnie mi się wydaje, że to musi być bardzo zrównoważone, że to, że coś tutaj przychodzę, pomagam i robię, ale też to, że nawiązuję relacje i znam to miejsce i to dla kogo i co i jak, w jaki sposób pomagam tym co właśnie zrobiłem. Czy tutaj można nauczyć się, jak budować relacje? No według mnie zdecydowanie, tak? Bo właśnie z domownikami jest to też dosyć proste, chociaż też nie do końca zawsze, bo różni są domownicy, tak samo mają swoje charaktery, mają swoje potrzeby, które czasem w mniej lub bardziej wymowny sposób pokazują. Ale dla mnie też taką dużą nauką, jak budować relacje, są też relacje z asystentami, którzy tutaj też pracują. Dlatego, że właśnie to już nie jest takie proste. Każdy jakby pochodzi z innego miejsca, ma inne nawyki, inne myślenie, inny temperament. Jest wiele rzeczy, które nas często dzielą tak naprawdę. Ale właśnie no, łączy ten cel i mi się wydaje, że dla tego celu, który jakby wszystkim przyświeca i dla których tak samo jest ważny, po prostu staramy się ze sobą rozmawiać, wyjaśniać i jakby starać się w jakiś sposób też trochę zmieniać do tych relacji, żeby jakoś wspólnie, żeby tutaj dało się razem dogadać dla jednego wspólnego celu. I to mi właśnie tutaj mocno pokazuje Arka. No, że ludzie są różni, ale że jak mamy jeden cel, to po prostu trzeba znaleźć takie drogi, które doprowadzą nas do tego, że się porozumiemy. W tym. Ja myślę, że uczy. No, chociażby dlatego, że to nie jest dom taki, powiedzmy, standardowy, w którym mieszkają cztery osoby. Tak jak ja mam siostrę, rodziców, no to jest nas czwórka, tak? Tylko to tutaj akurat we wrocławskiej Arce są dwa domy. W jednym jest mieszka sześć osób z niepełnosprawnością intelektualną, w drugim siedem, plus asystenci do tego dochodzą. Jest jeszcze zespół mieszkań chronionych, w którym też mieszka około 10 osób. Także tutaj jest naprawdę wiele, wiele osób, które można poznać. Ja w ciągu całych studiów nie poznałem tyle osób, chodzi mi o samą ekipę na studiach, studentów. To nie nawiązałem tylu kontaktów co tutaj. Oczywiście się tam mijaliśmy i mieliśmy razem zajęcia, no ale nie rozmawialiśmy na przykład. A tutaj przez ten czas, który tutaj jestem, to ze wszystkimi, którzy tutaj mieszkają, rozmawiam. Tak naprawdę wszystkich poznałem, każdy jest inny, tak jak Martyna wspomniała, więc też można zaobserwować po prostu, jacy są ludzie dzięki temu. No i nawiązać relacje z kilkudziesięcioma osobami, także do tego dochodzą tutaj jeszcze, jest dyrektor wspólnoty i no, dużo osób, które się dookoła, powiedzmy, są, jakby to kręcą to złe słowo, ale uczestniczą też w życiu, nie? Jest wiele osób, które uczestniczą w życiu wspólnoty i które też można poznać. Także no, sam fakt tego, że się tyle osób poznaje, myślę, że każdego uczy w jakiś sposób budowania tych relacji. Czy ta nauka jest łatwa i przyjemna? Czy też nie zawsze? I jak sobie z tym poradzić? Ja myślę, że ten moment przyjścia do Arki może być taki krępujący. W sensie jak
ja podjechałem pod bramę i tak sobie myślałem, o kurczę, i mi zaczęło serce po prostu szybciej bić, nie? I myślę, że to było takie stresujące, żeby ważne jest, żeby to Cię nie zraziło w żaden sposób. Żeby przyjść i zobaczyć. I tak naprawdę, no to nie tylko ja tego doświadczam, że ten moment na początku to jest taka bariera, którą trzeba przekroczyć, a później już jest łatwo moim zdaniem i nawet chce się budowanie tego relacji, to jest przyjemne. Nawiązują się przyjaźnie i naprawdę no, śmiejemy się bardzo często, jest radośnie, no, naprawdę wygłupy są i no, to nie jest tak, że to jest w jakiś sposób nieprzyjemne, czy trzeba się do tego zmuszać. Na pewno ten właśnie moment pierwszy to jest taki, gdzie należy się zmusić, żeby wejść do tego miejsca, a później to już przychodzi zupełnie naturalnie. Ja też myślę, właśnie tak też mówiłam przed chwilą, to że właśnie ja na przykład doświadczam takich czasami trudności, że właśnie jesteśmy bardzo różni. I pierwsza reakcja na to, że ktoś zrobi coś innego niż ja sobie pomyślałam, że ktoś w jakiś inny sposób zareaguje albo podejmie jakąś decyzję, w której jakoś ja nie uczestniczyłam, czasami jest właśnie takie, że na początku we mnie się pojawia bunt. Ale po chwili jakby jest takie zrozumienie, dlaczego ten człowiek tak, skoro go znam, no to wiem, dlaczego tak postąpił. I jest takie, no okej, możemy o tym porozmawiać, ale właśnie nie ma już takiego zamknięcia się na tą osobę, tylko właśnie bardziej takie zrozumienie, rozmowa, więc to jest fajne. Ale w pierwszej chwili czasami jest coś takiego, że czemu? Ale potem jakoś to wszystko się układa. Zapytałam Was o to, bo cały czas mam w głowie to, co opowiedziałaś Ty, swoją obserwację młodych ludzi z telefonami, którzy ze sobą nie rozmawiają, a nawet siedząc przy stole w jednej, nie wiem, knajpce czy restauracji, komunikują się przez komunikatory. I myślę sobie też, czytając trochę o tym zjawisku, że pojawia się taki lęk przed nawiązywaniem relacji. Dlatego Was pytam o te relacje, których tutaj doświadczacie i wchodzicie w nie. Ale myślę sobie o tym, żeby poprzez takie działania, które Wy robicie i przez mówienie o nich, zachęcać tych ludzi z telefonem blisko twarzy i niewidzących rzeczywistości dookoła, że ten strach trzeba w pewnym momencie w sobie przełamać. To jest to, co Ty mówiłeś, że się zestresowałeś, jak stanąłeś tu przed bramą. Tak? Natomiast profity, które potem się z tego dostaje, niematerialne, ale takie dla naszego zdrowia psychicznego, emocjonalnego i po prostu funkcjonowania jako człowieka są niesamowite. I warto zaryzykować i zrobić ten krok za bramę. Przejść przez tą bramę. Czyli dla niektórych może być to odłożenie telefonu i spojrzenie koleżance w oczy i skonfrontowanie się, a dla kogoś na przykład zaangażowanie się w takie działania jak tutaj. Jak byście zachęcili takich ludzi z takim sposobem bycia, żeby spróbowali podjąć takie wyzwanie? Ja może na własnym przykładzie, że zachęcam, bo mi to wiele dało po prostu. Moje życie się zmieniło w jakiś sposób. Zacząłem właśnie doświadczać tego, że nie marnuję tego swojego czasu, że jestem potrzebny komuś. Mi się wydaje, że tutaj można doświadczyć wielu rzeczy, że można się nauczyć wielu rzeczy. Można się nauczyć, jak prowadzić dom, jak dbać o drugiego człowieka. Można się pozbyć jakichś swoich kompleksów przez właśnie tą miłość, której się doświadcza i akceptację. Można też się czuć bardzo swobodnie. No i można taki drugi dom naprawdę zdobyć. No i na pewno też można mieć taką dużą satysfakcję dzięki temu miejscu, że właśnie, że ja robię coś dobrego. Wiele z tych osób nie przeżyłyby tygodnia, gdyby tutaj nie było ludzi obok nich. Więc ja daję życie tak naprawdę w jakiś sposób drugiej osobie tutaj. Myślę, że to jest naprawdę piękne i niesamowite. I też można doświadczyć takiej bliskości. I też mi się wydaje, że tego jakby brakuje młodym ludziom teraz, że te relacje, które mają ze swoimi przyjaciółkami i tak dalej, że jak, nie wiem, się przytulą, albo jak po prostu, nie wiem, się szturkną, się zaczną gilgotać, to by po prostu było dziwne, jakby ludzie z boku na to patrzyli. A tutaj, nie wiem, właśnie gilgotamy się, popychamy się, przytulamy się. Po prostu nie przerażające. Chodzi mi o to, że jakby jest taka, nie ma takiej bariery bliskości fizycznej w jakiś taki sposób, czego mi się wydaje, że brakuje teraz młodym ludziom, że właśnie brakuje takiej bliskości.
Że tworzą sobie między sobą dystans. Tak, dystans. Mm-hmm. Właśnie się tworzy duży dystans. A tutaj faktycznie nikt nie patrzy dziwnie, jak ktoś kogoś przytuli, czy gdzieś tam zaczepi. Że to jest normalne. Mm-hmm. Nie ma w tym żadnego. Ja się zastanawiam, czy to tak jak teraz ktoś mówisz, że przyjaciółka, przyjaciółce, czy ja bym taką relację nazwała przyjaźnią, tak pamiętając czasy, kiedy ja miałam 17 lat, że jednak inaczej definiowaliśmy przyjaźń. To było coś głębszego, tak? Mhm. Przerwałam Cię, chciałeś coś powiedzieć? No ja chciałem, jeśli chodzi o to zachęcanie, no to przede wszystkim, żeby się nie zrażać tym, że nie wiemy, jak to będzie. Po prostu tak postawić wszystko na jedną kartę i spróbować. Dla mnie to było takie kluczowe, bo miałem takie myśli, że a może jednak nie, a może innym razem, no ale nie warto. Należy spróbować i no, na pewno jeśli to nie będzie nawet to miejsce, które nam odpowiada, to nie będziemy żałować, że spróbowaliśmy. I mi Arka i w ogóle wolontariat tutaj w Arce no, pozwolił rozwinąć skrzydła w jakiś sposób, otworzyć się na drugiego człowieka. Też nie kierować się właśnie jakimiś stereotypami i nie przypinać łatek innym. Teraz powiedzmy, że łatwiej jest mi na drugiego człowieka z dystansem spojrzeć, tak jak na mnie się tutaj spogląda, w sensie osoby z niepełnosprawnością na mnie patrzą, to ja myślę, że tego się od nich też nauczyłem. No i naprawdę no, warto na swoim przykładzie właśnie. Jestem tego dowodem. Wy czasem używacie tutaj Arka albo Larsz. Mhm. Cały czas rozmawiamy o tej samej fundacji, która nazywa się Larsz, ale po polsku możemy mówić, że to jest Arka. Czyli ta Arka, tak jak Arka Noego, tak? Tak. Wymiennie stosujemy w sumie tutaj. Nie ma jakiejś jednej formy, którą używamy tego naprzemiennie. To też jest bardzo ciekawe i myślę, że trafne porównanie do tej historii o Arce Noego, gdzie w jednej ogromnej łodzi zostały zebrane wszystkie gatunki zwierząt. A przecież wiemy, że nie wszystkie zwierzęta się ze sobą lubią, kochają. Niektóre potrafią się zjadać. Niektóre po prostu nie lubić, ale przez dosyć długi czas one musiały przebywać w jednym miejscu. I symbolicznie podchodząc do tego tematu, to trochę tak funkcjonuje tutaj ta rzeczywistość, że jest bardzo duża różnorodność osób będących w tym miejscu i gdzieś współtowarzyszących sobie w życiu. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że taki typowy model domów pomocy społecznej wygląda tak, że osoby z zewnątrz przychodzą i pomagają. No a w Arce to wygląda tak, że faktycznie to jest wszystko wymieszane. Mhm. W sensie, nie wiem jak to powiedzieć, źle powiedziałem, że wymieszane. A w Arce to jest tak, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mieszkają razem z osobami sprawnymi intelektualnie i mieszkamy obok siebie w pokojach. Tak więc nie ma żadnych barier i jesteśmy właśnie w tej jednej arce razem, w tej jednej łodzi. No i to też jest ciekawe doświadczenie, tak? Bo raczej trudno jest coś takiego przeżyć. I nawet pracując powiedzmy jako w domu pomocy społecznej, jako terapeuta czy opiekun, to też nie doświadczymy tego w taki sposób, jak my doświadczamy tutaj w Arce, tak? Bo spędzamy często 24 godziny na dobę i możemy poznać człowieka w każdej sytuacji. Jak jest zły, jak jest głodny na przykład, czy też jak jest szczęśliwy, jak jest radosny. Także możemy go tak na 100% poznać takim, jakim jest. A czy to nie jest dla Was obciążające, takie 24 na dobę? Nie, no to różnie bywa. W Arce można się zaangażować właśnie jako wolontariusz, czyli przychodzić po prostu raz na jakiś czas, raz w tygodniu na przykład. Albo można też zamieszkać w Arce. No, jak się mieszka, tak jak powiedziałem, 24 na dobę, no to oczywiście ma też się czas wolny dla siebie, także to nie jest
przemęczające. I mi się wydaje, że Arka właśnie gdzieś jest tak bardzo, bardzo tak między pracą, między wolontariatem, między domem. Trochę tak staramy się zbudować z tego właśnie wszystkiego jakoś dom. Ale też no, tutaj przychodzimy jako asystenci. No i też może to być troszkę bardziej obciążające niż jakieś takie zwykłe życie sobie w domu, no bo jest nas tu więcej, są większe problemy, większe potrzeby. Jakby na tej przestrzeni Arka też jest trochę pracą, bo my też tutaj mamy swój grafik, mamy też swoje wolne dni, mamy też urlopy, mamy wolne wieczory, czasami wolne poranki, więc mamy też ten czas, który też myślę, że jest bardzo ważny i bardzo myślę, że też bardzo ważnym jest, żeby dobrze o niego zadbać. Mamy też czas na odpoczynek, na wyjście z Arki, spotkanie się z rodziną, z przyjaciółmi, pojechanie sobie na wakacje. I też no, mi się wydaje, że raczej noce u nas też są takie spokojne, więc raczej myślę, możemy normalnie sobie też w nocy odpocząć, spać, nie musimy dyżurować. Fundacja L'Arche mówi o swoich domach i mówi, że są to domy o charakterze rodzinnym, czyli z jednej strony, podsumowując, praca, zaangażowanie wolontariackie, a z drugiej strony doświadczenie bycia w relacji głębszej niż relacja pomiędzy pracownikiem domu pomocy społecznej a jego mieszkańcem czy pensjonariuszem, że to się staje mniej formalne. No i człowiek zupełnie inaczej w tym wszystkim gdzieś funkcjonuje i działa. Chcę zadać pytanie, które gdzieś tam podsumuje tę naszą rozmowę. Patrzysz na siebie, kiedy w momencie, w którym tu przyszłaś, przyszedłaś i patrzysz na siebie dzisiaj. Co się w Was zadziało przez ten czas? U mnie na pewno zadziało się to, że jestem szczęśliwszy, bardziej uśmiechnięty, naturalny i nie przejmuję się już tak wieloma rzeczami jak wcześniej. Powiedzmy, wcześniej właśnie byłem zestresowany. Teraz już nie doświadczam tego stresu. Ewentualnie jak mam jakiś egzamin na uczelni, no to może wtedy, tak jak dzisiaj właśnie rano miałem egzamin. Ale ogólnie to przestałem się po prostu stresować. I myślę, że to jest takie, że to dla mnie było takie kluczowe. Przestałem się stresować życiem. Jakoś zacząłem bardziej z dystansem na to wszystko patrzeć. No i właśnie uśmiechać się tak bardziej do drugiego człowieka. I jak w ogóle jak przyszedłem, to też taki spięty byłem, tak jak osoby ogólnie, które tutaj przychodzą po raz pierwszy. Także też miałem jakieś maski, jakieś próbowałem troszkę być inny niż tak naprawdę jestem. Myślę, że teraz jestem sobą po prostu. I to na pewno. Ja tak sobie myślę, że jak przychodziłam do Arki, to miałam też taką myśl, taką obawę, że ja będę musiała zrezygnować z wielu rzeczy, które do tej pory robiłam, z jakiegoś czasu właśnie wolnego, który mogłam przeznaczać na spotkania ze znajomymi, czy właśnie na jakieś, no nie wiem, jeszcze różne inne swoje rzeczy. A po czasie ja może mam tego mniej czasu, ale dla mnie to nie jest rezygnacja, tylko jakieś takie poświęcenie bardziej tego czasu. Ale w ogóle już teraz o tym nie myślę, po prostu jakby nie żałuję i nie czuję, że coś straciłam, nie? Bardziej, że zyskałam wiele tutaj dzięki zaangażowaniu się w L'Arche. Na pewno, co tak mogę teraz powiedzieć, to nauczyłam się patrzeć na drugiego człowieka jak na człowieka z miłością i właśnie patrzeć na to, że każdy z nas jest inny, ale każdy z nas może też wnieść coś innego w życie. No na pewno nauczyłam się wielu takich rzeczy, właśnie tak jak już mówiłam, organizacyjnych. Nauczyłam się właśnie prowadzenia w domu, gotowania, sprzątania. Co dla mnie też było na początku trudne, to na przykład wyjście do lekarza z kimś. A teraz to dla mnie na przykład są fajne takie sytuacje i bardzo przyjemne, że mogę komuś pomóc w ten sposób, że towarzyszyć komuś, żeby to zdrowie jego w jakiś sposób jeszcze było zachowane, lepsze. Więc jest to niesamowite. Ja też mogę dopowiedzieć, bo tak mi się przypomniało, że ja przed przyjściem do Arki też miałem taką
chęć wychodzenia na miasto bardzo często. Często była niezaspokojona ta chęć, no bo ktoś nie mógł. Nie miałem też zbyt wielu znajomych, którzy by wychodzili gdzieś tam często i spędzali czas. No i tak naprawdę nie chodziło o to wychodzenie na miasto, tylko tak naprawdę o spędzanie czasu z drugim człowiekiem. I teraz po czasie tak zauważam, że tutaj mam tyle przyjaźni, że po prostu i tyle znajomości, że nie, no, nasyciłem się, powiedzmy, i tutaj bardzo dużo czasu spędzam z drugim człowiekiem po prostu. Wcześniej no to właśnie w pokoju siedziałem, czy no, miałem kolegę za ścianą, który też razem ze mną wynajmował mieszkanie, no to też nam się zdarzało, nie? Spędzać czas, ale raczej każdy swoje życie prowadził, a tutaj przez to, że razem to wszystko budujemy, każdy się czuje za coś odpowiedzialny, no to ja też właśnie nie czuję tej samotności, tak? Nie czuję, że koniecznie muszę z kimś wyjść, żeby zaspokoić tą chęć spędzania czasu z drugim człowiekiem, bo tutaj to jest na wyciągnięcie ręki, tak? Jak wejdę do salonu rano, no to po prostu już wszyscy siedzą, tak? I czy razem na dwór wychodzimy, po prostu bardzo, bardzo dużo czasu tutaj w Arce zacząłem spędzać z drugim człowiekiem i myślę, że przez to też się otworzyłem, że przez to też łatwiej jest mi teraz spędzać czas na przykład z rodziną. Jak wracam do domu, to mam większą chęć taką, żeby z rodzicami więcej rozmawiać, więcej tego czasu właśnie spędzać. I myślę, że to mnie tutaj też to w Arce do tego, że bycie w Arce mnie tego nauczyło. Też o ciekawej rzeczy mówicie, którą wychwytuję z waszych wypowiedzi. Wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle współcześnie, nie tylko młodzi ludzie, ale ludzie w ogóle zbyt mocno skupiają się na sobie i swoich potrzebach, że to nas ograbia na dłuższą metę. Warto podjąć to ryzyko tej rezygnacji właśnie ze swoich rzeczy, tego, że a nie będę mieć czasu na siebie, na swoje jakieś tam zainteresowania. I nawet jeżeli ten czas rzeczywiście się skończy, to okazuje się, że po oddaniu tego człowiek dostaje coś jeszcze i jest to o wiele lepsze i bardziej wartościowsze niż to, co było wcześniej. Trochę właśnie o tym mówiłam, że, tak. Że na początku miałam coś takiego, że muszę zrezygnować tak. Z czegoś dla siebie, ale po czasie jakby nie czuję, że coś straciłam, a że właśnie więcej zyskałam. Ja w sumie, ja lubię robić zdjęcia, nie? I może na tym przykładzie opowiem, że też wydawało mi się, że jak tutaj się zaangażuję, to jakiś ktoś mi zabierze część mojego czasu, który mógłbym wykorzystać na przykład na rozwijanie talentu fotograficznego. No okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, że ja mogę służyć drugiemu człowiekowi tym moim talentem i go rozwijać dzięki temu i tak naprawdę dostałem znacznie więcej, bo stałem się dużo lepszym fotografem niż jakbym ten czas poświęcał właśnie, powiedzmy, rozwijając to własną drogą, nie? W inny sposób. A jak postrzegacie teraz waszą przyszłość? No ja na przykład zawsze chciałem mieć czwórkę dzieci, ale to były takie marzenia niedojrzałe. W tym sensie, że tak mi się marzyło, tak no fajnie by było. A teraz po tym czasie tutaj w Arce to czuję, że wiem, z czym się to będzie wiązało, tak? Wiem, co to znaczy nie być odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Wiem, co to znaczy dbać o kogoś i ile to zaangażowania też wymaga. Nie mówię, że teraz bym nie chciał czwórki dzieci, ale na pewno jakby rozsądniej na tą przyszłość będę patrzył z tej perspektywy, że to nie będzie takie niedojrzałe marzenie, a że będzie to decyzja, powiedzmy, przemyślana. Świadoma, tak. No, ja też na pewno chciałabym właśnie założyć dom, rodzinę i myślę, że Arka jest dobrym startem, ale też właśnie wczoraj z Michałem rozmawialiśmy i właśnie wczoraj do Michała mówiłam, że chciałam mieć taki dom, który by był w takim miejscu, że jakby na przykład jakaś pielgrzymka przechodziła albo nie wiem, jakiś spływ kajakowy był i ludzie potrzebowali się zatrzymać, skorzystać, to że po prostu chciałabym, żeby ten dom był taki otwarty, żeby każdy mógł tam wejść, żeby mógł się wyspać, mógł zjeść i mi się wydaje, że to marzenie jakoś jest takie powiązane właśnie z tym, jaka Arka jest.
że każdy tutaj może znaleźć jakby miejsce dla siebie, może przyjść. I mi się wydaje, że no akurat właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy. Słuchajcie, to ja Wam życzę, żeby te Wasze marzenia się spełniły. Dziękujemy. Tak. I dziękuję Wam za Wasz czas, za rozmowę. Moimi gośćmi była Martyna i Michał. Niegdyś wolontariusze, a obecnie już pracownicy i osoby zaangażowane w życie Fundacji Larsz i Domu Wspólnoty Wrocławskiej. Jeszcze raz dzięki. Dziękujemy bardzo. Podcast Iloraz Serca, Rozmowy od Serca został zrealizowany przez Wrocławską Wspólnotę Fundacji Larsz. Projekt jest dofinansowany z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.